Witam Was serdecznie, moi drodzy, w wielkim dniu. W dniu powrotu Ekstraklasy, już za chwileczkę, przez całą rundę e, wiosenną. Piłkarze naszej Ekstraklasy będą kopać właśnie tą piłeczkę, którą od Ekstraklasy y, dostałem. A jeszcze w tym vlogu zrobię konkurs, w którym będziecie mogli ją wygrać i właśnie tą piłkę wyślę któremuś z Was y, do domu. Także oglądajcie za chwileczkę szczegóły. Natomiast, jak powiedział trener, e, probierz, wraca ekstraklasa. Może to i kiepskie, ale to nasze. Wraca nasza ekstraklasa. Może i wiele razy doprowadzała nas do łez, do wkurzenia ostrego i tak dalej, ale to są przecież nasze chłopaki. A tym razem, moim zdaniem, ta runda wiosenna nie mówię już, że cały sezon, ale ta runda wiosenna naprawdę. Zapowiada się niekiepsko, jest co śledzić. Po pierwsze, no w ogóle uważam, że ta runda, że ten sezon możemy już ochrzcić i będziemy go wspominać przez lata, że to był ten sezon, kiedy do ekstraklasy wrócił Kuba Błaszczykowski. Tak jak daliśmy na okładce przeglądu sportowego, to jest. Wielki powrót Kuby, ale to jest wielki powrót Wisły. Wisła została po prostu niemalże wskrzeszona, reanimowana. To, co się wydarzyło, cała ta akcja ratunkowa, akcja z niedoszłymi inwestorami, ale potem akcja ratunkowa, w którą zaangażowali się biznesmeni. Kuba Błaszczykowski, właśnie też osobiście, o czym za chwilę i teraz. Jego misją będzie no, sprawić, żeby ta Wisła się utrzymała mm. w ekstraklasie. Ale ten entuzjazm kibiców ta, ta energia, jaką ta akcja ratunkowa wyzwaliła to co się wydarzyło, to na skalę zobaczcie, ostatnio przyglądaliśmy się jak tam była jakaś akcja crowdfundingowa gdzieś w Hiszpanii tu w parę godzin akcje kupione za 4 miliony złotych Jarosław Królewski Bogusław Leśnodorski, nagle cała Polska, bo to nie tylko fani przecież Wisły z Krakowa Fundacja Reymonta22 zobaczcie, mam tu najbardziej Gorącą koszulkę zaprojektowaną przez y, Kibiców, wystawioną. Najpierw miała być edycja tylko 9906 takich koszulek, ale padły wszelkie serwery. Zamówień było tyle, że znów y, kolejny setki tysięcy uda się zebrać dla y, Kibiców. Projekt, w ogóle, ja sam na niego y, głosowałem na Twitterze. Bardzo mi się podobał, bo jest tutaj z tą linią. Słuchajcie, jak z defibrillatora. Tutaj widać moment, w którym ta reanimacja serca nastąpiła, no i pacjent żyje. Ok, to jeszcze nie jest tak, że jest wypisany do domu, ale już nie jest na ojomie. Już wiadomo, że przeżyje, przy przynajmniej do końca ekstraklasy. To, co się wydarzyło, no to po prostu przejdzie do historii jaka taka wielka polska typowa dla nas mobilizacja. Przy okazji, umówmy się. Mm. To nie jest to, co się wydarzyło, że teraz będzie lepiej, że teraz jakieś systemowe rozwiązania, chyba że Jarosław Królewski, jeden z ratowników, coś wymyśli, a wiemy, że myśli nad jakimś wielkim rozwiązaniem. Tłumaczy na język polski, mówi o tym właśnie w, w dzisiejszym przeglądzie sportowym w chwili z. Którą zrobiła Iza Koprowiak, że tłumaczy ustawy. Margaret Thatcher, byłej premier Wielkiej Brytanii na Polski, chce jakiegoś nowego rozwiązania, jakiejś nowej ustawy o imprezach masowych. Tymi brytyjskimi, nad tymi brytyjskimi rozwiązaniami się zatrzymuje. Ale to, co się wydarzyło w sprawie Wisły, to był właśnie taki typowy dla nas Polaków zryw emocjonalny ma upaść, a właśnie, że nie upadnie i, 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 i dlatego zapamiętamy, no teraz jeszcze przed Wisłą i na to będą też, no, każdy mecz, już ten pierwszy z Górnikiem, całe oczy na Wisłę, jak po pierwsze Kuba Błaszczykowski, bo słuchajcie, takiego powrotu nie było jeszcze nigdy. To jest transferowy hit hitów, wraca do Ekstraklasy, zawodnik wybitny polski, ale jeszcze, no nie chcę powiedzieć, że u szczytu formy, ale taki, który no, nie wraca odcinać tutaj kupony, wraca po to, żeby grą zasłużyć sobie na powołania do reprezentacji Polski Nawet jeśli jego wujek jest yy, selekcjonerem To myślę, że po tym co zrobił dla Wisły I w ogóle dla polskiej piłki Dla całej ekstraklasy To przynajmniej zasłużył sobie na to Żeby już go nie, yy, nie było pojazdu przy tych powołaniach Wuja, wuja Ja wiem, że to śmieszne Powstawały memy i tak dalej yy, Wuja, wprowadź na boisko i tak dalej Słuchajcie Kuba tym co zrobił zasłużył na wielki szacunek, bo po pierwsze wyłożył własne pieniądze, żeby yy, zrzucić się wraz, wraz z tymi dwoma inwestorami, Jarosławem Królewskim i tym trzecim, żeby yy, spłacić długi wobec piłkarzy, żeby oni dalej tutaj grali, żeby on, on przyszedł, on chce wrócić, rozwiązuje kontrakt z Wolfsburgiem, gra, no ale nie chce grać z samymi juniorami dookoła, chce grać z porządnymi zawodnikami, żeby część z nich Kilku z nich można było sprzedać, jak Jeloni, jak się okazało, stok i żeby to dalej funkcjonowało. W dodatku on sam podpisał umowę będzie grał dla Wisły za 500 zł, czyli no, za stawkę absolutnie symboliczną, którą w dodatku przekaże na cele charytatywne na bilety dla dzieci z domów e, dziecka. Wierzcie mi, że cała światowa prasa to powtarza. Widziałem w Niemczech artykuły, gdzie zresztą przeliczono te 500 zł na euro i to jest 118 euro, i tam się łapią za głowę, że ktoś taki wykonał gest dla swojego klubu. Ale chcę zwrócić na jedną uwagę. Oczywiście wielcy piłkarze wracali do ekstraklasy, choć, choć nie wszyscy, bo zobaczmy, że jakby tak prześledzić, czy z dalekiej przeszłości, tak Zbigniew Boniek kończył karierę w Rzymie, Józef Młynarczyk w FC Porto, Dejna w San Diego, Włodzimierz Lubański w KV Mechelen, Jerzy Dudek w Realu Madryt, Jacek Krzunówek w Hanowerze, zbliżamy się już do bardziej współczesnych czasów, Andrzej Juskowiak w Ałe, Krzysztof Warzycha w Atenach, Mariusz Lewandowski w Sewastopolu. Jeśli już ktoś wracał, jak na przykład Maciej Żurawski, pamiętacie, wraca do Wisły. Ta kariera zagraniczna, no, umówmy sobie, mogła być dużo lepsza. Wraca w wieku 34 lat, zdobywa bodajże z Wisłą Kraków Mistrzostwo Polskie, ale strzela tylko jedną bramkę. Tak, Wracali już w roli trochę takich emerytów, już nie. Jako na pewno reprezentanci Polski po to, żeby odgrywać w niej kluczową rolę w eliminacjach do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata. Tomasz Haj to z takich e, piłkarzy e, no, e, solidnych, bardzo kadrowiczych uczestników wielkich turniejów, którzy wrócili do klasy. Michał Żewłakow, Marcin Wasilewski, Jan Furtok. Ebis Molarek, dopiero co we vlogu opisywałem jego taki nędzniutki powrót. Czy z obecnych zawodników Wisły Marcin Wasilewski czy, czy Paweł Brożek. Natomiast. No jakoś sobie nie wyobrażam, żeby Robert Lewandowski czy Łukasz Piszczek mieli wrócić do ekstraklasy i tu kończyć karierę. Ostatnio nawet chyba w piłce nożnej mówił Łukasz Fabiański, pytany o to, czy chciałby wrócić, tu skończyć karierę w ekstraklasie. Artur Borus kiedyś deklarował, że chętnie w legii wróci i tu, tu skończy karierę, tylko że. Już ma cztery dychy na karku, a cały czas broni w Premier League. To jak tutaj wracać, tak, ile ile w jakim wieku miałby tutaj wrócić. I Łukasz Rubiański powiedział, że chyba Bóg musiałby mnie pokarać. Nie wiem jak, żebym tutaj chciał wrócić i, i, i w Ekstraklasie kończyć karierę. A Kuba wraca. Wraca za darmo, ratując przy tym klub finansowo, ale nie tylko, bo moim zdaniem on dla Ekstraklasy zrobił wielką inną rzecz. On Uwiarygodnił Wisłę przed inwestorami, swoją osobą, swoimi pieniędzmi i przed piłkarzami, że oni zostali, że oni tych kontraktów przecież mogli je w każdej chwili rozwiązać, zaczekali, a teraz z nim, jak czytam wypowiedzi, jak czytam zapowiedzi, choćby w skarbie kibica, który Wam bardzo polecam, właśnie się znalazł w kioskach. Oni nie myślą o utrzymaniu. Oni chcą zostać w tej pierwszej ósemce yy, czołowej, w której są. Yy, z takich naszych obliczeń wynika, że jak spojrzeć na yy, minione sezony ekstra klasy, to Wisła żeby mieć utrzymanie i to jest główny cel. No na tą rundę co tu dużo mówić to potrzebuje 11 punktów. 17 kolejek, 11 punktów nawet jeśli kadra wisły się tak bardzo osłabiła, myślę, że to nie jest mission impossible, bo Zaglądając właśnie do naszego skarbu kibica, patrząc na to, właśnie Wisła, która przeżyła śmierć kliniczną i tutaj prawdopodobny skład Michał Trela podaje taki w bramce Lis, środek no to Sadlok, Wasilewski, Burliga, Pietrzak, Sawiczewicz, Boguski, Basza w środku, na skrzydłach Kuba Błaszczykowski i Sławomir Peszko. Kolar, ale ta kadra trenera Stolarczyka robi się strasznie wąska, jeszcze bardziej niż na yy, yy, w rundzie jesiennej. No i yy, umówmy się, że no, zostać w tej ósemce, chociaż polska ekstraklasa jest tak nieprzewidywalna, że kto wie, czy to nie będzie yy, możliwe. Kuba Błaszczykowski w roli kapitana, Rafał Boguski oddał mu opaskę, no i to jest taki kolejny piękny gest i w szatni jest naprawdę taka atmosfera trener e, Stolarczyk który też mógł odejść, w ogóle na ten temat się nie e, napomknął zostali ci e, weterani, właśnie Wasilewski Brożek gotowi w pewnym momencie deklarujący, że, że, że są gotowi grać e, e, za darmo, gdyby, gdyby trzeba było, no jak mówię takiego powrotu Szybko do ekstraklasy nie będzie. Całe, cały prestiż ekstraklasy na tym, na tym zyskuje. Kochani, a jeśli kto zostanie mistrzem Polski? Co tu dużo mówić? W dodatku naszym do przeglądu sportowego, ligowy weekend, czterech trenerów, cztery nazwiska i po prostu to będzie któryś z nich. Czy lider Piotr Stokowiec? Na nim jest stosunkowo najmniejsza presja, podobnie jak na trenerze Jagiellonii. Jagiellonia i Lech mają sporą, sporą stratę. Legia Warszawa, moim zdaniem, jest absolutnie pod presją. Jest w drodze do czwartego tytułu mistrza polski z rzędu. Po II wojnie światowej udało się takie coś tylko Górnikowi Zabrze, co prawda dwa razy, ale od tego czasu nawet ta Wielka Wisła tak, nie, była, nie była w stanie czegoś takiego uczynić. Trener Ricardo Sapinto dostał absolutnie wolną rękę, dostał takich piłkarzy, jakich chciał, posprowadzał swoich rodaków. Trudno ich nam w tej chwili ocenić, muszą zagrać e, parę meczów. W legi już przychodziły wielkie nazwiska, co prawda w poprzednim rozdaniu trenerskim z Chorwacji, no ale też nie chcę się teraz zachłysnąć e, wymieniać te nazwiska Portugalczyków, bo na przykład dużo więcej spodziewałem się po Eduardo da Silvie, tak? piłkarzu e, z Ligi Mistrzów, piłkarzu z Arsenalu, z reprezentacji Chorwacji itd. itd. No a pamiętamy, że skończyło się tak, że oprowadzał e, wycieczki po stadionie Legii w końcu rozwiązano z nim kontrakt. Natomiast nikogo Legia nie straciła. Dariusz Mioduski mówi tak, nie chce zapeszać, ale nie ma innej opcji niż zdobycie mistrzostwa Polski. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Jest 6 punktów straty do Lechi, to jest strata, którą Legia po prostu musi odrobić. Odeszli Pazdan i Mączyński, czyli byli reprezentanci polski, yy, rezerwowi, yy, absolutnie nie daje to żadnych, znaczy nie jest to, nie jest to ja, żadne wielkie osłabienie, oni tak nie, yy, nie grali, ale zostali. Yy, Ci, o których mówiło się, że z powodu kiepskiej sytuacji finansowej odejść mogą, zostali Sebastian Strzymański, Radosław Majecki, Dominik Nagi, Mateusz Wieteska czy William Remy, wyleczył się Kafu. No, przyszli Salvador Agra, Luis Rocha, no i Yuri Medeiros pewnie zwiększy się rola w ataku Sandro Kulenowicza, nawet jeśli odejdzie Carlitos do New York FC, gdzie Zastąpiłby Dawida no Kto odmówiłby w takiej yy, sytuacji? To myślę, że nawet z tym Legia sobie powinna yy, poradzić. Sapin to absolutnie rządzi yy, jak tyran yy, yy, w Legii. Yy, każdym szczegółem, yy, katorżnicze yy, przygotowania, no, więc, yy, więc Legia po prostu ze swoim doświadczeniem. Lechia yy, z jednej strony pod presją, ale z drugiej strony i, i bez presji. Natomiast o czym myślę, całe ekstraklasy również na e, Lecha Poznań, a tam e, no, największą gwiazdą jest trener. To jest trochę tak jak Jose Mourinho, e, gdzie nie przychodzi, tam on jest największą gwiazdą, a Adam Nawałka, dopiero co selekcjoner reprezentacji Polski, jest największą trenerską gwiazdą e, w ekstraklasie. No i tym sezonem musi nam coś i sobie samemu, tak, udowodnić, że, e, że rzeczywiście słusznie nazwali, nazywaliśmy go no, najlepszym polskim trenerem od lat. Zapominamy o tym, co się wydarzyło na mundialu. On już od tym po mundialu odpoczął, on już ma świeżą głowę, pomysły. Wiemy, że pracuje od 7 rano do 23. Jego sztab, również piłkarze, którzy wracają ze zgrupowania w Turcji, mówią, że nigdy jeszcze tak ciężko nie, nie pracowali. Nie dokonał żadnej rewolucji transferowej, tak naprawdę tylko dwóch zawodników przyszło zimą, w tym oczywiście Nawałka nie byłby sobą, gdyby nie postawił na bardzo młodego zawodnika, Juliusz Letniowski. Siedem goli w pierwszoligowej Bytowi, teraz pewnie powoli będzie wprowadzany do zespołu Timur rzemlaty No. Wychowanek CSK pewnie coś w tej karierze tam nie, nie, nie pyknęło, tak, no bo no, bo by po prostu grał w CSKA, tak? Grałby w reprezentacji Rosji, ale może to jest właśnie taki krok wstecz, gdzie on spróbuje się odbudować. Bardzo ciekawy zawodnik, czy odpali od początku? Widać, że nawałka nie chciał tej rewolucji robić już zimą, poczeka. To, i to jest dobra wiadomość dla zawodników, bo oni mają całą rundę, żeby zasłużyć sobie u nawałki na to, żeby w Lechu zostać. Więc myślę, że. Oczywiście, czy, czy mamy prawo wymagać, i czy uważamy, że na wałce nie wyjdzie, jeśli on nie obroni, jeśli on nie zdobędzie mistrzostwa Polski? Myślę, że nie. Myślę, że. Podium, patrząc na to, z jaką stratą do lidera przychodził, cały czas tam jest 9 punktów straty, ale jest póki co trzecie miejsce, i myślę, że takie trzecie miejsce na podium albo w ogóle podium, no to już za tą pierwszą rundę myślę, że rozliczymy na wałkę pozytywnie. Pytanie jeszcze, co z Jagielonią? Nie wolno Jagieloni zapominać. No jednak, jeżeli byśmy szukali takiego króla polowania zimowego. No to tutaj tutaj właśnie Jagiellonia chyba kimś takim jest. Trochę dlatego, że my tych piłkarzy, których pozyskała, byłych zawodników Wisły znamy, tak? Ten zaciąg portugalski w Legii, no to dopiero musi nam coś udowodnić. A tutaj trzeba powiedzieć, że Jagiellonia zachowała się bardzo pragmatycznie. Okej, okay, to było bardzo piękne ze strony nawałki, że nie chciał wykorzystywać yy, tej sytuacji, w jakiej znalazła się Wisła i wyciągać jej najlepsze zawo najlepszych zawodników. To jest jego były klub. On z, z, zdobywał jako zawodnik z Wisłą Mistrzostwo Polski. Wiele oni nie znają sentymentów, stąd, y, stąd i Zoran Arsenicz, Martin Kosztal i Hezus Imas tam się znaleźli. Mądry ruch, bo po prostu oni już znają ekstraklasę. Nie potrzebują aklimatyzacji. Wchodzą i z miejsca, moim zdaniem, Mogą grać, ale czy Jagielonia póki co czwarta w tabeli włączy się do walki o tytuł? Moim zdaniem tutaj straty w postaci odejścia Karola Świderskiego czy Przemysława Frankowskiego są jednak poważniejsze niż w przypadku odejścia Mączyńskiego i Pazdana w Legii, tak? Więc to jednak jest, jest przy tym wszystkim osłabienie. Kamil Kosowski wręcz nazwał, że Jagiellonia tutaj zachowała się jak sęp, no ale... Mówmy się, to, to też y, przyczyniło się do uratowania. Do uratowania wisły. Na koniec, gdybym ja miał podać w tym momencie, oczywiście mogę się pomylić, ale patrząc na e, doświadczenie e, legi, na presję w legi, na kibiców legi, na, e, na trenera, na te. No, liczę, że on tych Portugalczyków różnie to się może okazać, tak? No, ale tak na papierze naprawdę wyglądają solidnie. Gdybym miał podać pierwszą trójkę na koniec sezonu, to brzmiałaby ona jedna Legia, drugie miejsce Lechia, trzecie miejsce Lech Poznań. Czy tak będzie? Dopiero się yy, przekonamy. Yy, na pewno będzie to arcyciekawa runda. Na koniec konkurs dla Was. Jeszcze tego nie robiłem na. Yy, na YouTube, ale to właśnie dla Was, którzy oglądacie moje vlogi, chętnie oddam tę piłeczkę. A zadanie jest takie, zadanie literackie, bo przecież nie pytanie, które Wy sobie wygooglujecie zaraz i odpowiecie. I co wtedy? Kto pierwszy, ten lepszy? Ja takich konkursów yy, nie lubię. Ja wolę konkurs literacki. Napiszcie yy, we, w komentarzu Wasze najlepsze. Piękniejsze wspomnienie z ekstraklasy, takie, które zapamiętacie, które na łożu śmierci, którzy może ta ekstraklasa, jaka ona jest, wiemy, ale, ale po prostu, kiedy naprawdę poczuliście taki moment y, uniesienia i no, notka może być dowolnej wielkości, fajnie, żeby to było zgrabnie napisane, i ja, uwaga, czekam na te notki do e, dzisiaj, do końca dnia, czyli e, piątek do 23:59, potem już nie oceniam. E, I ja, jednoosobowa komisja pod moim przewodnictwem, tak? ja po prostu wybiorę taki najładniejszy wpis i, w, i wkładam tą piłeczkę w paczkę i e, temu. E, lub tej e, osobie e, wysyłam. No co powiecie, fajny taki konkurs? Jak mówię, e, w ogóle wasze komentarze naprawdę są czasem bardzo duże, fajne, i, i, i jak je czytam, to nawet widzę w niektórych talent literacki. Więc na taką waszą notkę, na takie wspomnienie czekam. No i oglądamy. Ekstra klasę, naprawdę zapowiada się e, bardzo, bardzo fajna runda. E, dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subiki, o ile takie e, przybiliście. I słuchajcie, no, runda pod znakiem białej gwiazdy. Co tu dużo mówić? Pacjent żyje i zobaczymy go za chwileczkę na boisku.